Dzień dobry, witam Państwa, Agnieszka Stachurska w nowym programie KRDP Twarzą w Twarz. Moimi gośćmi są dzisiaj Wioletta Kulpa, radna Rady Miasta Płocka, szefowa Płockiego Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam serdecznie. Oraz Marcin Jerzewski, prezes niedawno powstałej spółki Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu. Dzień dobry, witam serdecznie. Dla wyjaśnienia, do udziału w programie zaprosiłam prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego. W jego zastępstwie przeszedł natomiast prezes MOSiR-u, którego oczywiście równie miło mi gościć. Tematem dzisiejszej rozmowy jest powstanie spółki MOSiR oraz konsekwencje tej decyzji. Przypomnijmy, że podczas sierpniowej Rady Miasta Płocka przedstawiciele związków zawodowych przy MOSiR ocenili powstanie spółki jako błąd. Panie prezesie, z jakiego powodu utworzono spółkę, którą pan kieruje? Spółka MOSiR została utworzona przede wszystkim w celu optymalizacji kosztów i myślę, że poprawy również struktury zarządzania. A co sądzi na ten temat pani radna? Właśnie, chciałam się zapytać, panie prezesie, czy rzeczywiście to są faktyczne powody powołania nowej spółki? Teraz dało się dosyć modne słowo optymalizacja kosztów, tylko jakim kosztem, czyim kosztem? Pracowników. Bo w tej chwili to, co jest realizowane przez państwa jako zarząd w spółce, jest robione kosztem pracowników, kosztem nawet ośmieszania tych pracowników w oczach mieszkańców Płocka. A za chwilkę dojdziemy do tych elementów, które się do tego przyczyniły. Natomiast fakt jest taki, że prawdopodobnie prezydent miasta Płocka wymyślił sobie, że będzie brał kredyt na poczet nowej spółki utworzonej na budowę stadionu. I taki prawdopodobnie jest powód powołania tej spółki, bo jeśli mielibyśmy powodem optymalizację kosztów, bo ja słyszałam w tamtym roku, gdy były spotkania jeszcze prowadzone z panem Ostrowskim i z panem prezydentem Siemiątkowskim na temat powołania tej spółki z pracownikami jeszcze na placu Dąbrowskiego, to wówczas padały, jeszcze pan nie był na tych spotkaniach, bo pan uczestniczył w tych późniejszych spotkaniach, w tych pierwszych, no to padały takie stwierdzenia, że powołanie spółki ma poprawić jakość funkcjonowania i świadczenie usług. Tylko pytanie, w jakim zakresie to nam poprawiło jakość świadczonych usług i poprawiło funkcjonowanie tego podmiotu jako spółki prawa handlowego, jeśli ciągle mamy skargi płynące od organizacji pozarządowych, które oczywiście skarżyły się na od razu podwyższone koszty użytkowania z tych obiektów, między innymi pływalnie. Jeśli wcześniej kosztowała pływalnia wynajęcie toru 4 zł za godzinę, a teraz kosztuje 40 zł za godzinę, no to chyba coś jest nie tak. Poza tym państwo podjęliście filantropijne decyzje, że obniżycie te koszty oczywiście w tym roku, ale oczywiście zastrzegliście sobie, że organizacje pozarządowe muszą już teraz szukać sponsorów, żeby w przyszłym roku powrócić do tych kosztów, które faktycznie spółka będzie stanowiła to, co zostało pierwotnie ustalone. Czyli de facto dla mnie to nie ma żadnych korzyści. Dodatkowo jeszcze są sprawy pracownicze, które zostały między innymi pogłębione przez zarówno przewodniczącą Zakładowej Komisji Solidarności, jak i pana Leszczyńskiego podczas tej sesji ostatniej, o której pani redaktor wspominała, sierpniowej. I tam rzeczywiście wyłuszczono bardzo wiele problemów, które narosły pomiędzy zarządem a pracownikami, którzy w tych instytucjach pracują. I w moim przekonaniu to tak naprawdę nie ma powodów na plus, które by świadczyły za tym, że rzeczywiście mogłabym po 8 miesiącach powiedzieć, że powołanie spółki było rzeczywiście no, wspaniałym pomysłem ze strony zarządzających tym miastem, ale de facto nie jest. Panie prezesie, to może po kolei. Czy potwierdza pan, że spółka powstała między innymi po to, żeby sfinansować zakup, remont właściwie stadionu Wisły Płock? Znaczy z tego, co było powiedziane na ostatniej sesji Rady Miasta przez pana prezydenta i pana skarbnika, w tej chwili Urząd Miasta Płocka przygotowuje koncepcję finansowania budowy stadionu i z tego, co pamiętam, to na najbliższej sesji Rady Miasta mają przedstawić taką propozycję. Rozmawiałem kilka dni temu ze skarbnikiem, stwierdził, że nie ma jeszcze decyzji, jak to ma wszystko wyglądać. Także nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć, ponieważ w mojej ocenie nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie. Odnosząc się do tego, co powiedziała pani przewodnicząca. Po pierwsze, nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że pogorszyła się sytuacja finansowa pracowników, ponieważ obowiązuje i jest respektowana umowa społeczna, która gwarantuje pracownikom przez najbliższe no już 2 lata i 4 miesiące gwarancje zatrudnienia, gwarancje wynagrodzeń. I w tej sprawie się zupełnie nic nie zmieniło. Co do
podwyżek kosztów użytkowania choćby pływalni z 4 na 40 zł. Jest pani również finansistką jak i ja i wie pani o tym doskonale, że wszelkiego rodzaju czynności, które są związane z podatkami, powinny być wartościami rynkowymi. Tego wymaga choćby ustawa VAT-owska i nie chcę się narażać na jako zarząd spółki, ale również jako spółkę, na różnego rodzaju konsekwencje podatkowe płynące z tego, że zaniżamy wartość opodatkowania. Dlatego zostało to urynkowione i to nie jest działalność filantropijna, o której pani wspomniała, ponieważ per saldo dzisiaj w związku z umowami promocyjno-marketingowymi współpracujemy ze wszystkimi stowarzyszeniami, które się do nas o to zwróciły i per saldo, ponieważ są faktury kompensowane ze sobą, per saldo dzisiaj płacą 4 zł. 4 zł za cały tor do końca roku, tak jest. Spotkałem się ze wszystkimi tymi klubami na początku roku, prosząc ich o to, żeby poszukali sobie sponsorów. Nie powiedzieliśmy, w jakiej konfiguracji będziemy schodzić z tego dofinansowania, ponieważ to dofinansowanie wynosi w granicach 200 tysięcy złotych rocznie dla wszystkich klubów, z którymi współpracujemy. W tej chwili żeśmy wydali na dofinansowanie dla klubów około 240 tysięcy złotych. Do końca roku jeszcze te 60 tysięcy wydamy. Tak wyglądają fakty. Odnośnie spraw związkowych, nie chcę o nich w tej chwili mówić, ponieważ zostałem zmuszony do zachowania tajemnicy, ponieważ prowadzone są mediacje ze względu na nagany, które zostały nałożone na pracowników i jednocześnie przewodniczącą związku i pana Bartosza Leszczyńskiego. Także w związku z tym, że są prowadzone mediacje, są one poufne, nie mogę się wypowiadać w tej sprawie. Czy mogę jeszcze zapytać? Tak, oczywiście. Bo przypomniał mi się jeden fakt, który musiałam sobie zanotować, bo rzeczywiście jest to ciekawa informacja dla też mieszkańców Płocka, którzy zapewne bardzo się interesują tą kwestią. Jak powstanie spółki poprawiło jakość i relacje, nawet współpracy w zakresie organizacji obowiązkowych lekcji pływania dla klas trzecich szkół podstawowych? Otóż do tej pory była taka sytuacja przy funkcjonowaniu, przepraszam, Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych, że wystawiał fakturę dla Urzędu Miasta. I później Urząd Miasta oczywiście to w jakiś sposób rozksięgowywał przez Zarząd Jednostek Oświatowych na poszczególne szkoły. I to była opłata 3 zł za bilet za jedno dziecko, plus ratownik dostawał dodatkowo 7 zł za godzinę pracując z dziećmi na pływalni. Natomiast jak to wygląda teraz? MOSiR wystawia fakturę dla poszczególnych szkół. Faktury idą do Zarządu Jednostek Oświatowych. Zarząd jednostek oświatowych daje to do Wydziału Oświaty. Wydział Oświaty kieruje to do skarbnika, który oczywiście wyraża zgodę na przeksięgowanie. I jakie są opłaty? 9 zł za bilet za każde dziecko plus 80 zł za godzinę dla szkoły, jako koszt dla szkoły. A ratownik dostaje tak, jak dostawał 7 zł za godzinę. Tu się nic nie zmieniło. To, że podwyższono opłatę dla szkoły, czyli nastąpił wzrost o 79 zł. Taki mamy plus z powołania spółki, którą pan kieruje. I pytam się, przecież to jest tak naprawdę przelewanie z jednego worka do drugiego, bo tutaj instytucja się nie zmienia, tak? Organem zakładającym jest i tak Urząd Miasta Płocka, zarządzającym zarówno Urzędem Miasta i tym, co się pan prezydent chwali, blisko miliardowym budżetem i powołanie przez kierowanej przez pana spółki też zarządza jako właściciel prezydent miasta Płocka. Czyli de facto tu się nic nie zmieniło. To są te same pieniądze, przelewane z jednego worka do drugiego, tylko jest drożej. Chciałem tutaj... I dłużej, przepraszam, jeszcze chciałam dodać. Znaczy no kwestia tego, w jaki sposób jest to po stronie szeroko rozumianego urzędu miasta Płocka, no taka została konstrukcja przewidziana, że fakturujemy bezpośrednio na szkoły. Chciałbym tutaj tylko wyjaśnić jedną rzecz. To nie jest tak, że ratownik dostaje 7 zł, bo ratownik dostaje dodatku instruktorskiego 7 zł do wynagrodzenia, do swojej stawki tak. zasadniczej. Tak. To ja powiedziałam, dodatkowo otrzymuje za tą lekcję 7 tak. zł. I tu się nic nie zmieniło. Nie, nic się nie zmieniło. Zarówno przed organizacją spółki, tak, jak i po organizacji jest dokładnie to samo. Nic Ale dla szkoły koszty wzrosły.
Wynika to z faktu konieczności urynkowienia stawek w obrocie pomiędzy podmiotami, ale per saldo automatycznie mniej jest do dofinansowania do spółki. To podobne zresztą zasady są w przypadku ale choćby komunikacji miejskiej czy innej. Ale wyciągamy te pieniądze z oświaty. Te pieniądze muszą skądś pójść, tak? Czyli wyciągamy z oświaty te pieniądze, które trafiają do państwa. De facto wyciągamy przepływy są pomiędzy urzędem miasta a spółką. No dobrze. Czyli tak jak dotychczas. Tak naprawdę, tylko dłużej, tak jak pani radna wspomniała. No i drożej. Panie prezesie, ja przytoczę pewien cytat dotyczący przekształcenia spółek miejskich w spółki prawa handlowego. Dla samych płotczan forma tej działalności nie ma znaczenia. Spółki nie zostały bowiem nigdy zwolnione z misji służenia miastu. Misja ta polega na tym, że jeśli w interesie miasta należy prowadzić piłkarski klub sportowy czy sekcję piłki ręcznej, to należy do tej działalności dopłacić. Pokryć straty, by płockie kluby sięgnęły po mistrzowskie tytuły. Ceny biletów czy metra wody lub ścieków nie są rynkowe. Regularnie dopłacamy do nich, by płocczanie nie odczuli skutków kryzysu. Przez całą kadencję nie podnosiliśmy również czynszów w Miejskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Opłaty targowe na placach Ryneksu też nie wzrosły. Przykłady mogę mnożyć. Powiedział to w 2014 roku prezydent miasta Płocka. Natomiast pana pracownicy zarzucają panu, że podchodzi pan do kierowania spółką miejską jak korporacją. Faktem też są pana wypowiedzi dotyczące konieczności dostosowania na przykład cen najmu do cen rynkowych dla prywatnych najemców czy dla klubów sportowych. Czy w pana ocenie jest to sposób na prowadzenie miejskiej spółki? Proszę państwa, jeżeli chodzi o ceny najmu, to każde ceny powinien kształtować rynek. Tak na dobrą sprawę nie widzę uzasadnienia, dlaczego niektórym najemcom jako no de facto pośrednio Urząd Miasta Płocka ma dawać niższe czynsze, a inni korzystają z czynszy dużo wyższych. Czynsze żeśmy owszem podnieśli głównie na terenie Orlena Reny. Według mojej wiedzy tylko jedna instytucja z jednego pomieszczenia zrezygnowała. Pozostałe nie zrezygnowały, twierdząc widocznie, że jest to stawka rynkowa. Żeśmy na początku najpierw przygotowali analizę rynku nieruchomości w Płocku, wynajmu i na tej podstawie żeśmy określali ceny dla poszczególnych naszych lokalizacji. Także nie widzę tutaj powodu, dla którego jednych klientów biznesowych de facto, bo to każdy prowadzi tam działalność gospodarczą, powinni dostawać wsparcie Urzędu Miasta, a niektórzy nie, realizując swoje działalności w innych obiektach. No to po pierwsze, to z tego co ja wiem, to nie było to żadne wsparcie dodatkowe, tylko było to podjęte uchwałą Rady Miasta Płocka. Natomiast po przekształceniu Orlen Areny, właściwie dołączeniu tak do MOSiR-u, zostało to zmienione. To raz, a dwa też pytałam o kluby sportowe. Jeżeli chodzi o kluby sportowe, to wspieramy różnego rodzaju inicjatywy. W dniu wczorajszym choćby odbyłem rozmowę a propos wsparcia przy memoriale Piórkowskiego, który odbędzie się bodajże w listopadzie na terenie naszej pływalni. Wspieramy też poprzez różnego rodzaju inwestycje, ponieważ w tej chwili na bardzo wysokim poziomie, gdzie dostał się do reprezentacji Polski, jest tenisista Michał Mikuła, który no de facto jest członkiem klubu SIKT, który realizuje swoje różnego rodzaju szkolenia i działania na naszych kortach. I no mówiąc szczerze, mocno ubolewam, że ostatnia sesja Rady Miasta poszła w kierunku właśnie takim, jak poszła, czyli nie merytorycznym, tylko bardziej związkowym, ponieważ my żeśmy przygotowali na sesję Rady Miasta i wcześniej na komisję dokument dotyczący różnych inwestycji. Między innymi planujemy rozpocząć w tym roku kwestie proceduralne dotyczące przebudowy trzech kortów od strony Mickiewicza i zadaszenia ich na trwale, nie tak jak jest obecnie balonem, na trwale halą, żeby można było grać 365 dni w roku, a nie tak jak dzisiaj, praktycznie rzecz biorąc, 90 dni, jak rozmawiałem z szefem SIKT, około 90 dni w roku można grać, ponieważ reszta niestety, ale są to dni deszczowe najczęściej, bądź zima.
I tę inwestycję zrobimy łącznie z wymianą kortów na korty akrylowe. Nie będzie to mączka, tylko akryl. Oraz te dwa pozostałe korty, gdzie dzisiaj jest balon plus boisko wielofunkcyjne, również zmienimy ich nawierzchnię na nawierzchnię akrylową. Także podniesiemy ten poziom jakości właśnie świadczonych usług poprzez inwestycje. Ta inwestycja będzie oscylowała w granicach 1 800 000 zł. Mogę w tej Bardzo sprawie? Proszę, oczywiście. No to tak, panie prezesie, jeśli chodzi o wynajem powierzchni, szczególnie mówimy o Len Arenie, no to chcę panu powiedzieć, że przecież doskonale pan wie, że wiele z tych firm, które tam funkcjonują, szczególnie dużych, poczyniły bardzo duże nakłady finansowe na to, żeby dostosować te powierzchnie do prowadzonej działalności przez nich. I położyli bardzo dużo własnych pieniędzy po to, żeby między innymi te pomieszczenia, które wynajmują obecnie przez pana zarządzanym obiekcie, dostosować do tych potrzeb. I teraz tak, od tak, zrezygnowanie sobie z tego, bo podwyższyliście państwo im czynsze, nie uprzedzając wcześniej, bo stało się to rzeczywiście dosyć nagle, bo takie informacje, no przynajmniej można było zastosować z jakimś wyprzedzeniem, albo tak jak na przykład z organizacjami pozarządowymi, przecież mógł pan zrobić vacatio legis przez rok, że daje pan ten czas, że zastanowimy się, wspólnie porozmawiamy, a czy były w ogóle takie rozmowy, czy się wspólnie zastanawialiście, czy w ogóle ktoś zastanawiał się nad sytuacją ekonomiczną tych wielu firm, które tam się zainstalowały, czy rzeczywiście jest ich stać na to, żeby wynajmować później od tak zasugerowane przez państwa wyższe, tak jak pan mówi, stawki rynkowe. Nie wiem, ja bym wolała zastanowić się na spokojniej, a nie od razu podnosić im czynsze. Pan powiedział, że wprowadzacie państwo nowe elementy w zakresie uatrakcyjnienia oferty i wchodzenia w nowe imprezy, które nowa spółka realizuje. Ja powiem tak, państwo przejęliście tak naprawdę te imprezy, które były wcześniej realizowane przez MZOS. Było to 16, jak nie mam imprez, dwóm zmieniliście tylko nazwy, czyli 14 pozostało przy starych nazwach, a dwie tak naprawdę są kontynuowane tylko pod zmienioną nazwą. Czyli naprawdę no, nie widzę jakiejś tam świeżej, nowej oferty, którą by pan mi zaproponował. Inwestycje, korty. Proszę pana, przecież pan te pieniądze dostaje z Urzędu Miasta. Na ostatniej sesji sierpniowej były przesuwane właśnie pieniądze na realizację tej inwestycji kortów na stadionie miejskim przy ulicy Kochanowskiego. Pan zarzuca, że nie rozmawialiśmy, czy może zasugerował pan, o może nie będę mówiła, że zarzuca pan, zasugerował pan, że rozmawialiśmy na ostatniej sesji niemerytorycznie. Jak to niemerytorycznie? Przecież podnosiliśmy wiele problemów z różnych sfer. Jeśli pan uważa, że niemerytoryczne jest rozmawianie o funkcjonowaniu obiektu, który powinien służyć mieszkańcom w zakresie sportu i zabezpieczenia przede wszystkim w kontekście realizacji celów, które powinna realizować gmina, czyli myślę przede wszystkim o sporcie ukierunkowanym na dzieci i młodzież, szczególnie w szkołach i realizacji tych zadań, które powinna prowadzić gmina, bo pan w tej chwili reprezentuje w gminie w zakresie zabezpieczenia tych celów, które powinna ona realizować, no to chyba jest coś nie tak, bo my jako radni przedstawiliśmy wiele aspektów, które zgłaszają nam mieszkańcy. Jeśli pan zarzuca nam, że to jest niemerytoryczne, to bardzo przepraszam, ale chyba się tutaj nie rozumiemy i rzeczywiście możemy rozmawiać, że pan reprezentuje korporację, a nie firmę, która powinna świadczyć usługi na rzecz mieszkańców Płocka. I jeśli pan uważa, że niemerytoryczne jest rozmawianie o funkcjonowaniu basenów w okresie wakacyjnym, które były zamknięte, i pan nawet zasugerował wówczas na sesji, jak dobrze pamiętam, że pan sobie tylko przypomina, że były nieczynne przez jeden dzień, przez 3 godziny, mówię o Podolance w tej chwili, to ja sobie wypisałam dokładnie, kiedy Podolanka była nieczynna. 1 sierpień 16.22, 2 sierpień 6.10 rano, później 20.22, 3 sierpień od 18 do 22, 5 sierpień od 6 do 8, Jagiellonka, 4 sierpień od 6 do 14, 5 sierpień od 6 do 14, 18 sierpień cały dzień była nieczynna Jagiellonka, a pan powiedział, że jeden dzień raptem 3 godziny. Pan po prostu uważa, że nasze argumenty są, nie wiem, czepiamy się czegoś, uważamy, że ciągle mamy jakieś argumenty przeciw funkcjonowaniu tego, co proponuje pan albo pan prezydent. Nie. Staramy się wyciągać konsekwencje, wyciągać pewne wnioski z tego, co zostało wcielone w życie. Myślę o funkcjonowaniu spółki przez te 8 miesięcy, o których tak naprawdę de facto prezydent nie chciał rozmawiać podczas sesji, bo sam stwierdził, że to jest dopiero 8 miesięcy, możemy oceniać po roku, a ja uważam, że nie. Bo jeśli już się zaczyna coś dziać złego, to nie starajmy się iść dalej w las i później będzie może problem z zaspokojeniem pewnych
roszczeń albo z uzyskaniem lepszej opinii ze strony mieszkańców, bo jesteśmy powołani po to i pan jest powołany też po to, żeby świadczyć usługi na rzecz mieszkańców i żeby mieszkańcy byli z tego jak najbardziej zadowoleni. Jeśli coś się dzieje po drodze nie tak, to ja wolałabym reagować teraz, a nie dopiero za rok. Odpowiadając po kolei. Nie było chyba pani na biegu europejskim. Był to zupełnie inaczej zorganizowany bieg, który był biegiem, gdzie po raz pierwszy w Płocku bieg odbył się, rozpoczął i kończył w hali Orlen Arena. Przyszło bardzo dużo chętnych. Zarówno były organizowane dla dzieci, jak i dla młodzieży i dorosłych. Nowym biegiem, który będziemy organizować, jest Arena Challenge. Bieg po hali. W tym roku nowością była współpraca z Plotem na temat wycieczek, które były na początku sierpnia, teraz będzie 17 sierpnia, wycieczek rowerowych. To jest coś nowego, czego do tej pory nie było. Dzisiaj prezentujemy nowy format dawnej gimnazjady, licealiady, który dzięki różnego rodzaju wsparciu technicznemu, poprzez statystyki, poprzez inne rzeczy, mamy nadzieję, że podniesie poziom zarówno zawodniczy, jak i trenerski. Co do niemerytorycznych rozmów, chciałem się odnieść przede wszystkim do przygotowanego materiału. Nie mówiłem, że rozmowa była niemerytoryczna. To jeżeli tak pani zrozumiała, to nie miałem takich intencji. Chodziło mi o to, że materiał przygotowany na sesję Rady Miasta, który został przez nas przesłany, przez nas omawiany wspólnie na Komisji Skarbu, pod tym względem, żeśmy się w ogóle do niego nie odnieśli. Co do korporacji, nie, to nie jest żadna korporacja. To jest spółka średniej wielkości i hasła, że to jest korporacja i korporacja jest wprowadzana, jest błędem. Chociaż uważam, że bardzo dużo elementów pozytywnych jest w korporacji. Ja kiedyś pracowałem, pani w niej dzisiaj pracuje i odpowiednie ustawienie porządku organizacyjnego jest jak najbardziej wskazane. Odnośnie całego dnia, odnośnie tego pojedynczego razu, kiedy było zamknięte, faktycznie raz była zamknięta Jagiellonka bodajże, z tego co pamiętam, bo resztę przypadków było to poszczególne godziny i to nie w całości, tylko najczęściej poszczególnych niecek. Wynikało to faktycznie z faktu, żeśmy nie doszacowali ilości zwolnień i to bez negatywnego podejścia do pracowników. Broń Boże, bo żeby sprawa była jasna, nie chodzi mi tutaj o to, że to jest wina pracowników. Po prostu taka sytuacja się zdarzyła. I wypadnięcie jednego pracownika spowodowało nam różnego rodzaju perturbacje organizacyjne. No to może ja do tego nawiążę, bo tak się składa, że ja też dość regularnie z synem uczęszczam na basen. Faktycznie w okresie wakacyjnym zdarzyło się tak, że rura, ta zjeżdżalnia chyba na Podolance była czynna raz, z tego co pamiętam, podczas moich pobytów. Ja nie mówię, że w okresie całym wakacyjnym. Natomiast też chyba ze dwa razy zdarzyło mi się, że ta niecka była wyłączona, zupełnie ta mniejsza, tak? Był tylko czynny basen sportowy. Tutaj szczerze mówiąc, mój syn dał mi takie porównanie, że jak idziemy do restauracji i prosimy hamburgera, dostajemy suchą bułkę, to chyba byśmy się troszeczkę zdenerwowali. I to jest tak samo, ponieważ tutaj płacimy pełną opłatę jednak za wejście na basen, prawda? I wydaje mi się, że to nie jest zbyt fajne podejście do klientów. Jeżeli chcemy wprowadzić tutaj wyższe opłaty, o czym też się mówi, to powinno to chyba iść w parze również z podwyższeniem standardu usług. Jeżeli chodzi o zjeżdżalnię, ta zjeżdżalnia raz na jakiś czas wymaga wyłączenia jej z tego względu, że wymaga uzupełnień materiał, który jest pomiędzy poszczególnymi kręgami. Po prostu jest to niebezpieczne, a czasami nie można tego zrobić podczas pracy pływalni, tylko dopiero później. Tak? W związku z tym, dlatego ze względów bezpieczeństwa, bardzo często, zresztą podobnie jak zimą, też jest zamykana zjeżdżalnia z tych względów. Zresztą w tej chwili jest
robiony przegląd na Podolance. Podolanka jest wyłączona do 17. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych przeszkód. Na ten moment nie widzę żadnych przeszkód, żeby otworzyć Podolankę 18. Dlatego faktycznie czasami się zdarza, że zjeżdżalnia jest nieczynna ze względu na bezpieczeństwa. Faktycznie miało to miejsce, że bilety żeśmy sprzedawali całościowe. Będziemy w tej chwili analizujemy możliwości wprowadzenia awaryjnych biletów, żeby trzeba było w jakiś sposób zrekompensować klientom problemy czy ze zjeżdżalnią, czy z innymi aktywnościami, możliwościami aktywności na poszczególnych obiektach. Myślę, że niedługo będzie to wprowadzone. Znaczy pan tu wspomniał troszkę o ratownikach, że było to spowodowane między innymi sytuacją, że nie był do końca zabezpieczony basen pod kątem ilości ratowników. A ja chciałabym do tego również nawiązać, bo w tej chwili macie państwo, że było zatrudnionych 30 ratowników, pozostało 27, czyli dwie osoby przeszły na emeryturę. Jednej chyba wydał pan urlop, zgodę na urlop bezpłatny. Dlaczego na miejsce ratowników, którzy przechodzą na emeryturę, nie zatrudnia się nowych? Bo to również jest sytuacja, że mamy te niedobory, które powodują, że niestety ta sławetna kartka wisi na wejściu do pływalni, że jest nieczynna z powodu absencji pracowników. Natomiast jak to jest możliwe, że przez 8 miesięcy wzrosło panu zatrudnienie w administracji o 10 osób, a nie znalazł pan miejsca dla ratowników, którzy bezpośrednio czuwają nad bezpieczeństwem osób tam przebywających? Natomiast też nie zgodzę się do końca z tym hejtem, który od razu powiem, że absolutnie nie jest on nakręcany przez zarząd spółki, tylko ten hejt wziął się gdzieś w internecie, który uderzał w pracowników i to mnie naprawdę bardzo zabolało, bo to są osoby, które nie pracują za niewiarygodnie jakie kwoty. To są średnia pensja pracownika to jest 2200 bądź 2400 brutto, z tego co wiem. Więc to nie są jakieś strasznie wygórowane pieniądze, a z tego co wiem, to również zarząd czy osoba odpowiedzialna zatwierdza plan urlopu w marcu w firmie. W związku z tym doskonale wie, jak przebywają, w jakim okresie ratownicy w okresie wakacyjnym, żeby nie było takiej sytuacji. A jeśli rzeczywiście wydarzy się jakaś absencja z powodu zwolnienia, to nie jest jakaś przyczyna, żeby zamykać od razu cały basen. Czyli wydaje mi się, że nie do końca jest tutaj w moim przekonaniu panowanie ze strony zarządzających tą spółką, a niestety ten hejt poszedł w stronę pracowników, którzy wymyślili sobie nagle, że chcą iść na urlopy i na zwolnienia w okresie wakacyjnym. To chyba nie tędy droga. Zgadzam się z panią, że hejt się pojawił. Też uważam, że jest on niesprawiedliwy, ponieważ jakbyśmy tak chcieli przeanalizować kwestie ratowników, to tak na dobrą sprawę nie ma dobrego terminu, kiedy mogliby pójść na urlop. Bo ale też mają swoje rodziny, tak? Oczywiście tak. My wysyłając informacje do mediów dotyczącą to, my żeśmy tylko i wyłącznie podali suche fakty, bez żadnego komentarza. Faktycznie w danym momencie wówczas na 30 ratowników, ponieważ 27 to jest tych starszych ratowników, którzy pracowali jeszcze w MZOS-ie. Za chwilę się do tego odniosę. Na 30 ratowników, które było zatrudnionych wówczas, 10 było na urlopach zasłużonych i niestety nie doszacowaliśmy absencji chorobowej. I to bez żadnych, nie chodzi mi tutaj o nic negatywnego, po prostu zdarzyły się różnego rodzaju przypadki, które spowodowały, że powstały luki w obsadzie. Bardzo często jest tak, że jeden ratownik nie jest w stanie zapanować nad całą Niecką, na przykład na Jagiellonce. W związku z tym, mając jednego ratownika, nie byliśmy w stanie zrealizować w odpowiedni sposób, przygotować zabezpieczenia. Jeżeli chodzi o grupę zawodową ratowników, to ich wynagrodzenie zupełnie odbiega od tego, co pani mówi. Ich wynagrodzenie oscyluje od kwoty 2800 do 4000 zł. No ciekawe, bo akurat to są słowa od ratowników, czyli może jakiś wybrańcy, panie prezesie. Wie pani co, ja nikogo nie wybrałem, ja nikogo nie awansowałem. Dostałem takowe informacje z działu kadr. Co do tej grupy zawodowej, nie było żadnych, zresztą co do pozostałych również, nie było żadnych zmian, ponieważ
uznaliśmy, że zmiany, które wynikały z umowy społecznej, które się ziściły 1 stycznia poprzez włączenie do płacy zasadniczej części premii regulaminowej, tutaj mówiłem o całości wynagrodzenia, nie tylko zasadniczego, tylko całości wynagrodzenia razem z dodatkiem stażowym, który wynosi od 0 do 20%, jak również z nagrodą roczną. Jest to całe wynagrodzenie roczne podzielone przez 12 miesięcy, bez dodatków instruktorskich, też żeby sprawa była jasna. Urlopów pracowników. Faktycznie było tak, że w marcu jest zatwierdzany plan urlopów. Mówimy tutaj przez cały czas o ratownikach. Przygotowywaliśmy się wcześniej na konieczność uruchomienia sobótki, zamykając między innymi Kobylankę. I pomimo tego było ratowników za mało, pomimo tego, ale faktycznie, fizycznie tak wyszło, ponieważ jeżeli chodzi o grafiki, były one we właściwy sposób przygotowane i nie mieliśmy tam problemów. Problemy wyszły, że tak powiem, brzydko w praniu. Na drugi raz doszacujemy sobie liczbę potencjalną zwolnień i myślę, że w następnym roku takich problemów nie będzie. Chociaż z tego, co mi wiadomo, takie problemy były od kilku lat już. Tym bardziej, że w tym roku było mniej ratowników, zresztą podobnie jak chyba w poprzednim, na rynku, ponieważ część ratowników obstawiała grabinę jako jedno z kompleksów, które w okolicach Płocka, które również było obstawiane przez ratowników z WOPR-u. Co do zatrudnienia ratowników. Na okres wakacyjny było zatrudnione dodatkowo 2 ratowników. W sierpniu był dodatkowo 3 ratownik zatrudniony. Po tym okresie zrezygnowaliśmy na razie z nich, z zatrudnienia ich, ponieważ przez okres ponad 2 tygodni była wyłączona Podolanka. W tej chwili z kilkudniowym wyprzedzeniem jest przygotowywany grafik ratowników na następny miesiąc, na październik. I z tego grafiku będziemy wiedzieć, czy potrzebujemy dodatkowego wsparcia ratowniczego, czy nie potrzebujemy. W międzyczasie też przygotowujemy coś, co nie było do tej pory robione nigdzie w Płocku, ponieważ rozmawialiśmy w tej sprawie również z policją, a mianowicie przygotowaliśmy analizę zagrożeń dla wszystkich obszarów wodnych, którymi zarządzamy, czyli razem z Sobótką i 3 pływalniami. Jest to coś, co wymaga ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Taką rzecz żeśmy przygotowali. Jej efekty niedługo poznamy. Nie było tutaj większych jakichś problemów i zastrzeżeń. Jest to rzecz, które mam nadzieję szybko uda się załatwić. Niemniej jednak będziemy tutaj rozmawiać z... Były przeprowadzone w ogóle pewnego rodzaju symulacje dotyczące topienia fantomów, żeby było widać, z jakich miejsc można zaobserwować osobę, która jest pod wodą. I naprawdę były to bardzo uczące momenty, kiedy faktycznie można przy lustrze wody zobaczyć człowieka, który jest na dnie basenu. Jest to sam pan policjant, który uczestniczył w tym, był bardzo zdziwiony, że coś takiego faktycznie istnieje, że po prostu nie widać osoby, która jest na dnie basenu. Ale na ten temat jeszcze będziemy rozmawiać z ratownikami, będziemy przeprowadzać im również szkolenia w tym zakresie i mam nadzieję, że uda się tutaj we właściwy sposób ustawić ochronę obiektu w kontekście ratowników. Mhm. Tylko życzę panu, panie prezesie, żeby to byli ci ratownicy, którzy pracują albo byli zatrudnieni cały czas, bo tu się liczy przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców, to jest najważniejsze, osób wszystkich przebywających na terenie basenu i żeby nie była to firma zewnętrzna, żebyście państwo nie dążyli do tego, żeby wyprowadzić to na zewnątrz. Nie mamy nic takiego w planie, pani przewodnicząca. Dobrze. Dziękuję bardzo państwu za wszystkie odpowiedzi. Moimi gośćmi byli Wioletta Kulpa i Marcin Jerzewski. Dziękuję państwu za rozmowę. Dziękuję bardzo. A słuchaczy zapraszam na kolejny odcinek Twarzą w Twarz.